Cześć kochani, właśnie wróciliśmy ze spaceru. Ja taka jestem w mojej ulubionej takiej leśnej fryzurze, a ze mną jest Ritka. Przywitaj się, Ritka. Ritka powie dzień dobry. Ritka jeszcze nie jadła śniadanka, zaraz jej zrobię. To jest jeden z moich czterech piesków. Odsyłam Was do filmików o nich. Riteczka jest bardzo kochana, ja ją przygarnęłam z takiej bardzo ciężkiej doli psiej, była przy minus 30 stopniach, sama, bez swojego pana, bo pan jej umarł, zresztą zanim pan, jak pan jeszcze żył, to też się wcale o nią nie troszczył, Ritka była u kogoś innego, ale ten ktoś też się później o nią nie troszczył i tak ją ciągle u mnie zostawiał, no i Ritka została już na zawsze u mnie. Ale to nic, Riteczka jest najsłodszym pieskiem i posiedź Ritka, posiedź tutaj troszkę, no i teraz nagramy sobie razem z Ritką filmik. A chodzi o to, że pogadamy sobie krótko, nie będę Was zanudzać, krótko o śnie, dlaczego ludzie dzisiaj są zmęczeni po prostu, bo człowiek dzisiaj tak, współczesny człowiek wstaje rano, kładzie się spać zmęczony i zasypia zmęczony i kładzie się zmęczony i wstaje też zmęczony, więc praktycznie zmęczenie jest cały czas, towarzyszy mu i no dzień nie układa się dobrze, nie mówiąc o tym, że nawala nam zdrowie. Człowiek potrzebuje... Siedź, Ritka. Chcesz iść? Siedź, Rytuchna. Jak będziesz chciała, to Cię puszczę. Człowiek potrzebuje więcej snu. Człowiek potrzebuje minimum 8 godzin. Znaczy minimum. Tak będzie. Dobra, Ritka już poszła. No to ja będę sama nawijać, chyba że przyjdzie jakieś zwierzę, bo u mnie to tego jest dużo. Za chwilę na pewno przyjdzie jakiś kot. Kot zresztą siedzi z tyłu za kamerą. No teraz Ritka przyszła znowu. No chodź, Ritka. No widzicie, jest. No, więc, więc tak, człowiek po prostu musi spać te 8 godzin, żeby się wyspać. I niektórzy mówią, że potrzebują tam 4 czy 5 godzin. Na przykład Napoleon podobno spał 4 godziny, ale on miał raka wątroby, raka żołądka. Dlatego właśnie Napoleon tak się zawsze rękę trzymał tutaj pod połą płaszcza. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Wydawało się, że to jest taki gest jego pokazywania, jaki to on jest mocarny, ile on może. No wiadomo, że pod Waterloo skończył trochę niezbyt ciekawie, ale rękę trzymał tak, bo miał raka żołądka. Boże, jak ja tutaj robię taką podróż wokoło świata, gadam. No i on dlatego właśnie Napoleon trzymał. Aha, i spał 4 godziny, bo nie mógł więcej spać, bo po prostu miał bóle. Bóle żołądka, który był tam zżerany przez raczysko obrzydliwe. No więc... No idź, Ritka, Ritka chce iść. No więc dobra. Ale widzę, że kot idzie do mnie jakiś. Brunia! To jest Brunia. Brunia długo nie usiedzi. Idź. Słuchajcie, więc dobra, dopóki nie przyjdzie jakiś pies, czy tam kot, to skupmy się na tym śnie. No i człowiek potrzebuje tego snu, bo jeżeli się nie wyśpi, niektórym się wydaje, że nie potrzeba im tyle, ale jeżeli się człowiek nie wyśpi, no to ma tak, to zaczynają się problemy z ciśnieniem, zaczynają się problemy z cukrzycą, z nadwagą, zaczynają się problemy po prostu ze wszystkim, nie mówiąc o tym, że się nie możemy w ciągu dnia koncentrować i w ogóle jest beznadziejnie wszystko. No także dobrze jest się wysypiać, ale jak to zrobić? Ja bym Wam proponowała, ponieważ robiłam filmy, kręciłam filmiki i Wam pokazywałam o niebieskich strefach, więc może zaproszę Was do sypialni, tymczasem nie do kuchni, a do sypialni ludzi z niebieskich stref. Niebieskie strefy, przypominam, są to miejsca na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej, najzdrowiej i już jak, jeszcze jak są starzy, są bardzo, bardzo zdrowi. No więc mają dużo, bardzo dużo energii. Odsyłam Was do filmików, jest cały cykl w mojej playliście Niebieskie Strefy, no nie będę się tutaj powtarzać. Dzisiaj zapraszam Was do sypialni Niebieskich Stref. No co takiego oni robią, żeby dobrze spać? Bo nieraz potrzebne są, wystarczą drobne sprawy. Zakładając, że nie jesteśmy na coś poważnie chorzy i wtedy nie możemy spać, bądź też mamy pracę na zmiany, no to wiadomo, że też jak jest praca na nockę, no to nie będziemy spać, ale czasami właśnie takie drobne sprawy wystarczą, żeby się wysypiać i
Po pierwsze, jak otworzymy, spojrzymy przez dziurkę od klucza do niebieskiej sypialni, to zobaczymy coś, co jest zupełnie inne niż w naszych sypialniach, współczesnego człowieka zagonionego, przywiązanego do pewnych rzeczy, a do jakich to zaraz Wam powiem. Mianowicie, w tej sypialni, słuchajcie, nie ma żadnych sprzętów elektronicznych. Tam nie ma telewizora, nie ma komputera, nie ma jakiejś tam PlayStation i nie ma smartfona. A ze smartfonem to się ludziom dzisiejszym trudno rozstać nawet na noc. Mają go nawet przy poduszce, co jest po prostu straszne, bo jest człowiek. Ma. A Celi pójdzie do mnie. Celi przyszła. Halo. Podoba Wam się Selunia? No dobra, Seli w każdym razie, Seli i Celi. Seli śpi naprawdę bardzo dobrze. Wszystkie moje psy, wszystkie moje koty śpią super. Ja też śpię dobrze, no ale właśnie. Co tam w tej sypialni niebieskiej jest? Pogadajmy sobie. No więc tam nie ma nic oprócz łóżka i pościeli i po prostu stolika nocnego, na którym leży sobie może dobra książka, ale nie taka jakaś straszna, tylko przyjemna, żeby sobie poczytać przed snem. Nie ma natomiast żadnych sprzętów elektronicznych, które zakłócają właśnie dobry sen. Czyli to, wyrzućcie po prostu, jeśli to jest podstawa, jeżeli chcecie dobrze spać, no to. No to bez tych gadżetów. Niebiescy w swoich sypialniach, oni nie używają budzika. Oczywiście ja wiem, że dzisiaj to jest trudno po prostu w dzisiejszym świecie wstawać bez budzika, to jest po prostu niemożliwe. No ale można w każdym razie nie mieć budzika z wyświetlaczem, bo to rozprasza całkowicie. Ja pamiętam, że ja kiedyś też miałam taki budzik z wyświetlaczem i w nocy często się budziłam właśnie i patrzyłam, o, jeszcze mam 3 godziny do spania, jeszcze mam 2 godziny do spania i to mnie po prostu rozpraszało, wychodziłam z tego głębokiego snu, to było niedobre. Także dobrze jest budzik odwrócić do ściany. Jeżeli trzeba go mieć, to dobrze go odwrócić, niech on sobie tam tyłkiem, niech tam swój tyłek pokazuje po prostu, a nie buzię, no. To będzie dobrze. No, i tak. Niebiescy nie śpią w przegrzanych sypialniach. W sypialni niebieskiej ludzi długowiecznych jest chłodno, jest 18 stopni. Oczywiście ja nie mówię, że mamy spać w lodówce, bo chociaż była taka w XIX wieku, była taka pani, słuchajcie, która okładała się lodem i ona jej było zawsze. Była w zimnie, ona pod łóżkiem kładła nawet takie miski z lodowatą wodą albo z lodem i spała przy 0 stopni. Ona chyba dożyła do setki, a nie pamiętam jak się nazywała, kiedyś może mi się przypomni, to albo zobaczę, to Wam powiem. Ona była bardzo długo młoda, do końca zachowała swoją urodę, no ale czy my musimy w takim zimnie być, to nie o to chodzi. W każdym razie 18 stopni, jeżeli jest za gorąco, ja wiem, że latem, jak jest po prostu upał, no to jest ciężko bardzo spać, także. Dobrze jest właśnie mieć taką temperaturę 18 stopni. No, latem trudno to zrobić, jasne, nie? Niektórzy mają klimatyzację. Ja na przykład nie lubię klimatyzacji, bo ja od klimatyzacji choruję. Od razu mnie boli gardło, bardzo się czuję po klimatyzacji. Także nigdy bym nie mogła spać w takich tych, ale warunkach, no ale właśnie dobrze jest nie mieć za zimno i za ciepło. Jasne, że jeżeli zimą jest minus 20, no to my nie będziemy spali przy otwartym oknie na przykład, nie, ale i bez ogrzewania, ale można mieć tak termostat ustawić, żeby nie było za zimno i za gorąco, czyli do 18 stopni. W sypialni niebieskiej mają nasi długowieczni przyjaciele zawsze wygodne łóżka i wygodne materace i wygodne poduszki i mówię Wam, oni się nie zastanawiają wcale, czy te materace są dobre dla kręgosłupa czy po prostu są tak ustawione, żeby wszystko tam pasowało, żeby było dopasowane to po prostu ergonomicznie i tak dalej, tylko oni musi im być wygodnie po prostu, sen musi być, musimy się w łóżku dobrze czuć.
Ważne jest, żeby mieć ten materac właśnie wygodny, który by nam pasował, a jeżeli najlepiej to jest pójść i sprawdzić, po prostu sobie przymierzyć się do takiego materaca, jeżeli jest taka możliwość w sklepie. Są takie możliwości już dzisiaj. Ja bym się przypominał taki film śmieszny, gdzie facet chodził i próbował materace i zawalały się pod nim, bo były kiepskiego gatunku, ale to nie był film Barei, ale nie pamiętam jaki. Niemiecki film, no nie pamiętam, muszę się spytać mojego męża, może będzie pamiętał. Później, co jeszcze, niebiescy, w sypialni niebieskiej jest ciemno, oni nie mają, oni nie śpią przy dostępie jakiegoś światła z zewnątrz. Kupują, znaczy to po prostu dobrze jest mieć żaluzje albo zasłony takie, które by zasłaniały nam, no jeżeli mamy pecha, śpimy przy ulicy, gdzie są latarnie takie i jakieś neony, no to dobrze się zasłonić. Ja mam taki luksus, że tu, gdzie mieszkam, na skraju wsi, po prostu my nie mamy w ogóle latarni, w ogóle nie mamy niczego. Naokoło jest ciemno, właściwie, ale za to mam to piękne niebo gwiaździste, nie? Czego nie ma z kolei w mieście. No ale właśnie dobrze jest sobie tak zasłonić okna, żeby być zasłoniętym od tych świateł takich zewnętrznych. A ja nie mówię czegoś takiego, żeby takie żaluzje zewnętrzne na maksa spuścić do dołu i śpisz jak w grobie, no, bo wtedy też człowiek nie wie, kiedy nie budzi go światło dnia. To człowiek w ogóle czuje się jak w grobowcu. Ja na przykład cierpię na taki lęk zamkniętych przestrzeni, na klaustrofobię. Ja bym się w takim ciemnym położyła, takim zupełnie takim, gdzie nie ma światła takiego naturalnego, żadnego, to ja bym zwariowała, bo ja myślałam, że ja jestem w grobie, a do grobu jeszcze tak się nie pcham na siłę, nie? No, kiedyś tam wlezę, ale teraz nie. No więc tak, to dobrze jest robić. I co jeszcze? Dobrze jest... Niebiescy kładą się wcześniej spać, i wcześniej wstają, czyli oni się nie kładą po północy absolutnie, mają dzień wypełniony pracą i zmęczeni są wieczorem i kładą się spać odpowiednio wcześnie, czyli dobrze jest tak o tej 22, żeby się położyć, jeśli jest taka możliwość. No jeżeli są jakieś tam super pilne prace, no ja nie wiem, no nieraz tak jest po prostu. Oczywiście jak mówię, nie wspominam o pracy na nocną zmianę, no bo w ogóle o tym, o czymś takim nie mówię, ale jeżeli jesteśmy w domu normalnym, a prowadzimy taki rytm, to zwyczajny, no to dobrze się kłaść wcześniej spać i wcześniej wstawać, bo wtedy masz więcej energii. Ja wiem z doświadczenia, że jeżeli ja kiedyś na przykład bardzo późno chodziłam spać i bardzo późno wstawałam, to znaczy w weekendy, bo tak to musiałam chodzić do pracy czy tam do szkoły, ale ja po prostu lubiłam zawsze długo spać, ale późno chodziłam spać, i długo spałam i wstawałam późno i ja po prostu, ja dzisiaj jak na to patrzę w przeszłość, to mój dzień był do niczego, bo ja po prostu już chodziłam, no nie miałam energii, po prostu jak za długo spałam, nie miałam energii. Dzisiaj już tego nie robię, dzisiaj wstaję wcześniej. I wcześniej kładę się spać. Moje dzieci, znaczy mój syn mówił nieraz do mnie, że tak, to po prostu mówi, kiedyś tak będzie robił, będzie stary. Ale ja dobrze, no po prostu każdy robi jak lubi, ale ja wam mówię, jak robią niebiescy ludzie długowieczni. No i oni robią coś takiego, że jeżeli zarwą jednak tę noc i nie mogą inaczej, jeżeli późno pójdą spać, no to oni ucinają sobie w ciągu dnia drzemkę. Zresztą generalnie ludzie ci długowieczni z niebieskich stref, jest to bardzo charakterystyczna cecha dla nich, że oni po prostu kładą się chociaż na 10-15 minut, chociaż na 15 minut w ciągu dnia, kładą się i ucinają sobie taką drzemkę, po prostu chociaż tak na chwilę odpływają, odprężają się i to im bardzo pomaga. Także to jest bardzo ważne. Jeżeli macie taką możliwość, no to na chwileczkę się położyć, odsapnąć i tak na chwilę zapomnieć, odpłynąć po prostu. Ludzie w niebieskich strefach robią jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, mianowicie tak z pół godziny przed tym, zanim kładą się spać, zanim wiedzą, że pójdą już spać,
Wygaszają w domach takie duże światło. Oni już stopniowo przygotowują jak gdyby swój organizm do tego, żeby zaczął wydzielać melatoninę, czyli ten hormon, który produkuje szyszynka, a który reguluje rytm dnia i nocy. I właśnie go tak przygotowują stopniowo, żeby organizm wszedł spokojnie w ten rytm i żeby wiedział, że już powoli ten czas się zbliża. No i to wszystko właśnie, to są te moje takie rady, nie moje rady, moje nie, tylko to są rady ludzi, którzy żyją długo, szczęśliwie, znaczy szczęśliwie oni mają, bo wiecie co, kiedy pisałam na ten temat artykuł na moim blogu, na który Was serdecznie zapraszam, to miałam taki komentarz, że no tak, ale ludzie w niebieskich strefach, oni sobie, gdyby oni mieli tak pracować, mieli ciężko, tak jak ja, to by tak nie mieli czasu na takie fanaberie, ale to nieprawda jest, bo ci ludzie w niebieskich strefach prowadzą normalne życie. Oni zanim się staną tymi dziarskimi stulatkami, to oni bardzo ciężko pracują, bardzo ciężko nieraz, naprawdę, to są ludzie nieraz, to są ludzie, którzy są owczarzami, są rolnikami, oni mają rodziny wielodzietne, oni po prostu całe życie pracują, mają tak samo swoje zmartwienia, mają stres, oni inaczej umieją z tym stresem się obchodzić, to prawda, ale też mają stres, też mają zmartwienia, też ktoś w ich rodzinie umiera, też to są różne problemy, też mają jakieś braki finansowe, także to nie jest tak, jak się słucha, że niebiescy ludzie w niebieskich strefach, to oni sobie żyją szczęśliwie i dlatego mogą sobie pozwolić na takie życie. To nieprawda. Mają takie samo życie jak i my, tylko troszeczkę starają się inaczej do niego podchodzić. No i to Wam chciałam na dzisiaj powiedzieć. I co tutaj? No ja teraz się zabiorę za swoje obowiązki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Za oknem pada, więc ja dzisiaj już tak nie pójdę chyba teraz nigdzie. Chciałam jeszcze z psami wyjść, bo ja dwa razy z nimi wychodzę na taki dłuższy spacer, ale wydaje mi się, że chyba nic z tego dzisiaj nie będzie. Zobaczymy, najwyżej pieski wypuszczę na chwilę. One też nie lubią na deszczu przebywać, no bo który to pies lubi przebywać na deszczu? No więc na razie Was serdecznie, moi kochani, pozdrawiam. Dawajcie łapki, możecie dawać nawet łapki w dół, jak Wam się nie podoba, bo dlaczego niby nie, ale zapraszam Was do subskrypcji i do oglądania mnie, no i udostępniania może, bo fajnie byłoby, jakby takie proste metody ktoś też poznał. No i papa. Do następnego razu, kochani. Zapraszam też Was, jak zwykle, na mój blog Grynelka. A teraz o. No dobra, to pa pa. Idę zobaczyć, co pieski robią tutaj, kotki.